Mieliśmy tutaj małe przygody z zombiakami i hordami. Ech, młotek. Wiem, gdzie na pewno jest młotek, ale nie wiem, jak tam się dostać konkretnie. Kolejne kubki, herbaty. Dobra, na górze pewnie możemy się oczekiwać. Możemy oczekiwać sypialni, łazienki, drugiej sypialni. O, takiej jeszcze nie widziałem konstrukcji. Ale przynajmniej znaleźliśmy prześcieradła. Jeden plus tej naszej wycieczki po prześcieradła. Z tym, że kiną po tych prześcieradłach, jak nie mamy młotka. Młotek, dajcie młotek, no. Czy nikt nie trzyma w domu młotków? Prześcieradła są istotne, za to nie będziemy tu wybrzydzać. Zamknij to okno, zasłoń. O, pięknie. O, amunicja. Tylko poza amunicją potrzebujemy jeszcze broni. A bez broni nie poradzimy sobie z hordami zombie. Popcorn? Co to daje poza... A nie bardzo, niewiele. Chyba jakiś dziecięcy pokój. Z tym, że mało. Teraz zacznie się ściemniać. Pójdziemy do budynku obok. Idź mi stąd. Zabijemy te dwa zombiaki i idziemy spać. Fuck, ty twarda bestia. No dobra, musimy się przespać. Nie wiem, w dziecięcym pokoju może. Co wy na to? Nie, wejdziemy na ładne łóżeczko, które jest dwuosobowe. Będzie można się spokojnie wyspać. No nie wiem. Trzeba zasłonić jeszcze to okno. Co my tu mamy? Cały czas nosimy ze sobą ten kij, który naprawdę tak naprawdę nie ma chyba sensu. Nie ma sensu, żeby go nosić. Dużo waży, a za peroń pewnie nie posłuży. Ołówek. No może zrobimy kolejne notatki. Doodle. Doodle to chyba jakieś takie bazgrowe, tak mi się wydaje po angielsku. Nasza postać strasznie mało pije, co można zaliczyć na plus. Zapasy wody mamy dosyć chyba wystarczające. Tylko mi się wydawało, że coś uderzyło. I zaczynamy się nudzić. Dobra, wiecie co? Prześpimy się. Druga w nocy. Ten budynek jest dla nas bardzo istotny, ponieważ o, mamy zasłony, możemy sobie zapalić ładnie światło. Ponownie wydawało mi się, że słyszę uderzenia, ale to chyba moje zwidy. Dobra, ugotujemy coś sobie. Salmon. Dobra, przeczytamy sobie nasze notatki. Nasze bazgroły. Cokolwiek to jest. Doodle. Doodle to chyba są właśnie bazgroły. Jakieś takie. Mam nadzieję, że się nie mylę. Bo to będzie oznaczało, że nie znam się na angielskim. A to będzie dla mnie smutne. Popcorn, nie zrobimy popcornu.
Nasz salmon się piecze. Kolejne gwoździe. Cooked salmon. Ok, wyłączymy tam ten piekarnik, żeby tu nic nie spłonęło czasem. O, jak fajnie, to kompletnie redukuje jakieś tam znudzenie i tak dalej. Bardzo fajne. Nasza postać cały czas jest zestresowana. Mamy te bandaże, z tego co pamiętam. Czy możemy na przykład zrobić z tego patronek? O! Właśnie, o to mi chodziło. W końcu. Myślałem, że tego nie trzeba opatrzyć, bo to było zarysowanie scratched. No ale najwyraźniej nawet i takie rzeczy trzeba niwelować. Dobra, zajaramy sobie. Trzeba zniwelować ten stres. Na razie nie będziemy mogli być przeciążeni, ponieważ mamy dosyć rozwinięte... Kurde, tu są okna. A ja tu zapaliłem światło. Just great. 6 rano. Niedługo zacznie się nowy dzień. Czyli okazja, żeby wyjść z tego budynku. To była... szkoda, że tu nie można brać kąpieli. Dobra, napijemy się butelki, może uzupełnimy zapasy. Pytanie, czy woda w kranach w ogóle jeszcze jest. Mam wrażenie, że nie. Chyba dopiero tak koło 7, koło 8 robi się jasno. Czy ktoś tam jest? Chyba nie. Pierwszy marca. Brakuje mi tu pół roku. To by mogło być fajne. Dobra, wydaje mi się, że już jest dosyć jasno. I wszelkie hordy zombie zniknęły. Czy to się otworzyć garaż? To nie. Cały czas mnie trapi to pytanie. Nie, ale da się przez niego przenikać. Ale spoko. Zaraz. Czy my idziemy czasem, czy my nie idziemy czasem w stronę takich budynków, gdzie byliśmy ostatnio, w dzienniku pierwszym, gdzie był nasz cudowny młotek? Całkiem możliwe. Kolejna amunicja. Wiemy też, gdzie może być broń. Broń palna. Z tym, że będziemy musieli tam się udać za dnia oczywiście, bo w nocy aktywność zombie jest wzmożona. Ostatnio mam fazę na klimaty zombie, Walking Dead i te sprawy. Kolejne prześcieradła, kolejne prześcieradła. Cały czas muszę się jeszcze nauczyć zrobić tą, robić tą linę. Tę linę. Przyda się nam, gdy będziemy musieli zrobić jakąś bazę. O tyle ile się orientuję, można ją zrobić z prześcieradłem. I tylko tyle wiem. A tych prześcieradeł mamy pełno. O, zapałki, magazyny, książki. Dobra, koleś, przeczytaj sobie książkę, jak się tak nudzisz. Nienawidzę... Jest tutaj taki jeden pewien budynek. Kilkupiętrowy co najmniej. Jakiś blok mieszkalny. Zawsze jak staram się do niego wejść i wchodzę na samą górę, to później nie potrafię zejść po schodach.
Po prostu spieprzam się. Gdzieś tu wali zombiak. No cholera wie gdzie. Nasza postać już zrobiła się senna. Ile on? 5 godzin połaził? Gdzie ona wali? Dobra. Będzie jakiś czas spokój. Istotne jest, aby to zasłonić. Mam wrażenie, że powoli zbliżamy się do miejsca, gdzie możemy, gdzie będziemy mogli się nie się, tylko odnaleźć w końcu ten cholerny młotek. Dobra, widzę, że jesteś przestraszony, zmęczony. Wszystko na raz. Beta blokery. I tabletki nasenne. Czy my je mamy? Tabletki przeciwbólowe, antydepresanty, beta blokery. Beta blokery, beta blokery, beta blokery, beta blokery. Fuck! A jakie to były tabletki? Przeciwbólowe. No nic, gościu, musisz wytrzymać jeszcze moment. Jak tylko znajdziemy młotek, albo chociaż splądrujemy to mieszkanie, to odpoczniesz. Naprawdę nikt nie trzyma młotka w domu. To jest samobójstwo. Jak można mi nie mieć młotka w domu? Podstawowe narzędzie pracy. Albo nie wiem, cokolwiek naprawić. Szafkę, kurde. Mam jeszcze jeden pomysł, aby zrobić młotek z tego wielkiego młota. Z tym, że nie wiem, na ile by to wypaliło. Mianowicie chciałem to przeciąć piłą, żeby zrobić z tego właśnie mniejszy młot, no ale to tylko moja chora wyobraźnia. Zatem nie wiem, czy coś takiego w ogóle da się skonstruować. Tak, ludzie, trzymajcie kije do bilarda, ale nie miejcie młotka. Musimy coś zjeść, bo zaraz umrzemy z głodu. Dobra, wiecie co? Pójdziemy coś zjeść. A na koniec pójdziemy spać w końcu. Bo nasza postać jest strasznie wolno się porusza. Jest tak zmęczona, że nie może biegać. Dobra, ta lodówka to jest dobry pomysł. Dobra, łykniemy sobie tą sodę, zjemy banana i trochę chleba. Jesteśmy najedzeni, ale niewystarczająco. Znaczy wystarczająco, z tym, że nie aż tak. Teraz jesteśmy bardzo najedzeni. Dzięki mamie. O, bonus do siły. I chyba lepiej nam się leczą rany. Z tym, że nasza rana już jest w porządku. Dzięki Bogu nie zostaliśmy zarażeni. Tamto starcie z zombie nie skończyło się tragicznie. Dobra, idziemy spać. Szkoda, że tu nie można... Widzę tam szafkę. W której oczywiście nic nie ma. Brakuje to jeszcze paska, żeby można było przewijać rzeczy. Widzicie, czasami jest tak, że to wszystko jest zapchane. Oj, dobra, idź spać, człowieku, bo się już nudzisz. Dobra, dzisiaj skończymy ten odcinek. Usłyszymy się następnym razem. I przy okazji następnego odcinka, w związku z tym, że mamy tutaj poszukiwania młotka, nadal go nie znaleźliśmy. I
No, super, akurat się nauczyłeś, jak się wyspałeś. I w związku z tym... Cholera, światło się tu pali, nie. Nie będzie najlepszym pomysłem wychodzenia stąd. Tu są zasłony, chyba nie. No dobra, to by było na koniec. To by był koniec. Cały czas szukamy tego młotka nieszczęsnego. A także... Udało nam się przeżyć. Mniej więcej chyba znaleźliśmy już receptę na to, jak dłużej sobie radzić. I jak lepiej sobie radzić i jak dłużej przetrwać. Musimy po prostu unikać nocy. I wtedy jakoś przetrwamy. Dobra, dzięki wam za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Mówił dla was Karlik. Cześć!